przegrywamy kolejny mecz. Tak jak już powtarzam, że na tym zespołem od jakiegoś czasu jest jakaś klątwa, bo stwarzamy sytuacje, nie potrafimy ich wykorzystać, tracimy bramki kuriozalne, czy to w meczu z Włochami, czy to w dzisiejszym meczu, ale wierzę w ten zespół, że się podniesiemy, że lepsze czasy dla Repsacji nadejdą, bo tak jak powiedziałem, ten zespół nieraz pokazał, że potrafi grać bardzo dobrze na wysokim poziomie i wygrywać. I nie takie mecze wygrywaliśmy. Niestety dzisiaj nie udało się, ale mówię, na pewno będziemy analizować ten mecz. Bo szkoda, że nie udało się wygrać, bo potrzebujemy takiego zwycięstwa na przełamanie. Ale tak jak powiedziałem, no to jakaś klątwa, czy coś złego nad nami wisi, że nie potrafimy kolejnego meczu wygrać. Zespołem na tą chwilę w naszym zasięgu, bo tak to trzeba powiedzieć, ale niestety i dzisiaj się po prostu nie udało. Obronie, mimo wszystko, że to tylko jedna bramka stracona, no ale jednak Czesi potrafili nas kilka razy rozmontować i to chyba ta gra w obronie u nas, widać, od pewnego czasu jest największym problemem. Na pewno dzisiaj graliśmy, nie pamiętam kiedy, czy kiedyś w ogóle graliśmy w takim ustawieniu. No właśnie, na pewno młodzi chłopcy starają się grać jak najlepiej. Mówię, wygrywamy razem, przegrywamy razem i musimy zbudować formę, żeby w następnych meczach było lepiej. Całe szczęście, że eliminacje dopiero na wiosnę, że mamy czasu. Mamy czas jeszcze, żeby to, co źle robimy, żeby to poprawić. Ale mówię, no, tak jak powiedziałem, wierzę w tą Repsację, że lepsze czasy nadejdą, bo nieraz pokazaliśmy. Jeszcze powiedz, jakich ty byś pozytywów poszukał w tym spotkaniu i ze swojej strony, i ze strony swoich kolegów? Ciężko powiedzieć tak na gorąco. Na pewno po stracie bramki staraliśmy się grać, staraliśmy się atakować, stwarzać sytuacje i takie sytuacje były. No tak jak mówię, no, na drugą połowę weszliśmy źle, w tą drugą połowę straciliśmy bramkę, ale staraliśmy się grać do końca o korzystny wynik. Chcieliśmy tą bramkę strzelić, niestety nie udało się. Mówię, no, ciężki jest okres, ale ja wiem, że przetrwamy to i wrócimy mocniejsi już w następny mecz. Na pierwszej połowie ta twoja współpraca z Bartkiem Bereszyńskim dosyć obiecująco wyglądała, bo z twojej strony dużo zagrożenia było. No tak, no, ja bym szukał gdzieś pozytywów, to na pewno gdzieś ta pierwsza połowa. Z Bartkiem graliśmy już parę razy w eliminacjach do Mistrzostw Świata, więc ta współpraca wyglądała nieźle, no ale mówię, no, najważniejsza jest drużyna, wynik zespołu, a on się był niekorzystny dla nas, ale ja wierzę, że mówię, tak jak mówię, wrócimy mocniejsi.